Problem zmian instytucjonalnych nie jest problemem, który jest wkomponowany jako czynnik dynamiki wzrostu. Są dwie różne rzeczy, dynamika i poziomy. Znaczy, jeżeli chodzi o problem poziomu, no to zmiany instytucjonalne wpływają, no, ale one wyczerpują swoją dynamikę, no i wracamy do pewnego poziomu właśnie, czy do pewnego poziomu dynamiki, no i trzeba jakby odkryć, co jest źródłem tej dynamiki. Ale nie ulega najmniejszej wątpliwości. I to jest rzeczywiście już udowodnione i wiemy, że zmiany instytucjonalne są elementem startowym. Mówimy o długich, bardzo długich okresach, prawda, około tych, to są tysiące lat, prawda. I dopiero pewien splot okoliczności instytucjonalnych, te około 200 lat temu, stał się źródłem wzrostu. Wzrost jest bardzo świeżym zjawiskiem, jest bardzo świeżym. To jest zjawisko, które właśnie ma około tych 200 lat. I to między innymi Acemoglu, prawda, tutaj jeden z największych wkładów dał. Wyjaśnienie tego, że start jest jednak powiązany ze zmianą instytucjonalną i tego w ogóle nikt na razie nie kwestionuje. Natomiast jest inną całkowicie sprawą, co jest źródłem podtrzymywania dynamiki. No, to jest kluczowa sprawa, bo wystartujemy do wzrostu, ale co tą dynamikę podtrzymuje? I tu są spory, prawda? I na dzień dzisiejszy nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, co jest źródłem podtrzymywania tej dynamiki, prawda? Być może ona wygaśnie, prawda? To najnowsze pomysły są takie, że ona po prostu wygaśnie i wrócimy do zerowego tempa wzrostu, jak te 200 lat temu. Nie mam odpowiedzi na to, co jest jednoznacznie, prawda, źródłem podtrzymywania tej dynamiki przez tak długi okres. Powiadam tylko, że na pewno nie są to zmiany instytucjonalne, no bo żeby tą dynamikę podtrzymywać, te zmiany instytucjonalne musiałyby być cały czas robione. One musiałyby mieć jakąś systematyczną zmianę, a nie mają systematycznej zmiany. Prawda? Robią się od czasu do czasu i podnoszą nie dynamikę na trwałe, tylko podnoszą poziom produkcji, który potem, prawda, krótkookresowo, a mówimy o krótkim okresie, czyli na przykład 20-30 latach, to są z perspektywy wzrostu, to są krótkie okresy, on potem znowu wraca do swojej nieśmiertelnej wielkości, prawda, w tych granicach 2% średnio rocznie. Czyli zmiana instytucjonalna nie jest czymś takim, prawda, co cały czas jest tym podgrzewaczem w tym kotle, prawda, tego tempa. Poziomu tak, jeszcze raz powiadam, poziomu tak, jak najbardziej. Ale nie dynamiki. To są jakieś dużo bardziej złożone zjawiska. Co to tak naprawdę znaczy z punktu widzenia wzrostu gospodarczego instytucje? To są po prostu motywacje. To jest kluczowa sprawa. Instytucje nadają motywacje. Więc jeżeli te motywacje gasną, to żadnego wzrostu nie będzie, oczywiście. Bo te wszystkie opowieści o tym, że tam mamy inwestować w kapitał i tak dalej, wiszą przecież na tym, czy są ludzie, którzy chcą inwestować, tak? Oni muszą mieć tę motywację. Więc w tym sensie to jest czynnik jakby decydujący o tym, czy wzrost gospodarczy jest, czy nie jest. To jest właśnie czynnik podtrzymujący dynamikę, a nie poziom. Ja zupełnie nie podzielam poglądu, że nie wiem, instytucje 200 lat temu kapitalizmu są takie same, jak są dzisiaj. Oczywiście, że one bezustannie się zmieniają. Prawdą jest, że one się zmieniają skokowo. Rzeczywiście, to jest fakt, że one się zmieniają skokowo. Rzeczywiście jest tak, że z reguły się pojawia taka sytuacja, że dane instytucje stopniowo wyczerpują swoje możliwości, a potem się mogą zdarzyć dwa scenariusze. Albo się dostosują, znaczy bo się cały czas następują zmiany technologiczne. Zmiana technologiczna, ona po prostu po pewnym czasie wymusza, jeżeli wzrost ma następować dalej. Ona wymusza jakieś dostosowania instytucjonalne, a jeżeli ich nie ma, to się kończy stagnacją, czy taką, czy inną stagnacją, prawda? Więc w tym sensie tak, no właśnie o to chodzi, że instytucje trochę są tak jak postęp techniczny. To znaczy cały czas się zmieniają, choć oczywiście nie w tym samym rytmie, co postęp techniczny i rzeczywiście zgadzam się, że one się zmieniają tak skokowo. Natomiast oczywiście z mojego punktu widzenia to jest kluczowa sprawa. Jeżeli zanikną motywacje, to zaniknie wzrost gospodarczy. Co by się nie działo na poziomie, że tak powiem, realnej gospodarki, bo po prostu tego inwestowania na przykład w szczególności nie będzie. Wprowadzania innowacji nie będzie. Postępu technicznego nie będzie. To wszystko jest uwarunkowane motywacjami, a to tak naprawdę decydujące znaczenie mają tutaj instytucje. Ja stoję na stanowisku, że po prostu wszystkie instytucje ewoluują.
na przykład problem prawa własności są w sensie ekonomicznym stale zmienne. To znaczy, to nie jest to samo prawo, co było 20 lat temu. Własność prywatna jest inna dzisiaj niż była 20 lat temu. Własność państwowa inna niż była 20 lat temu.